Dzień dobry, dzień dobry, witam Was przy sobocie, witam Was w sobotę, sobotę piękną, sobotę bardzo słoneczną, sobotę bardzo ciepłą, przynajmniej w Gliwicach. Chciałabym dzisiaj nagrać dla Was wideo, i ja wiem, że bardzo często i bardzo dużo teraz ludzie publikują treści na e, swoich tak zwanych social media, e, bardzo dużo jest bezpłatnych webinarów, bardzo dużo bezpłatnych treści, co jest super, bo można z nich korzystać. I właśnie chodzi o to, żeby e, jak najwięcej mieć tych e, inspiracji, wiedzy i skorzystać z nich wtedy, kiedy mamy taką sposobność. Ja poczekam aż Zgromadzi się kilka osób na żywo i powiem, z czym ja dzisiaj do Was przychodzę. A w skrócie powiem tylko tyle, że chodzi o określanie typu sylwetki. Także jeżeli jeszcze nie znasz swojego typu sylwetki, albo nie jesteś jego pewna, no to to wideo jest dzisiaj właśnie idealnie dla Ciebie. Widzę, że mam pierwsze osoby ze sobą na żywo, proszę dajcie mi znać, czym nie widać, czy mnie słychać. I będziemy zaraz przechodzić do meritum tego, co chciałabym wam dzisiaj powiedzieć. Także czekam na komentarze, dajcie znać. Czy u was też tak pięknie, taka piękna pogoda, jak w Gliwicach, czy, czy nie. No i w, ja tylko czekam, aż pojawi się słońce na moim balkonie i zaraz będę po prostu a, czyścić stolik i krzesła, żeby mógł so, móc sobie tam usiąść po prostu i napić się popołudniowej herbatki albo kawy po prostu na dworze, także y, cieszę się, że mam balkon, aczkolwiek się śmiałam w tym, y, w tym tygodniu, że bardzo żałuję, że jeszcze nie, y, nie, nie zachciało mi się nigdy mieszkać w domu do tej pory, bo myślę, że teraz byłabym bardzo, bardzo wdzięczna. Ja bym po prostu nie wiem, chyba pieliła ogródek, czego normalnie. No, nie mam takich zapędów, ale dziwne pomysły przychodzą człowiekowi do głowy, gdy siedzi na dworze. E, nie wiem, czy mnie widzicie, nie wiem, czy mnie słyszycie, bo nie mam żadnych komentarzy od Was. A widzę, że są osoby na, e, tutaj na żywo, także proszę dajcie koniecznie znać, czym mnie widać i czym nie słychać. E, kilka dni temu zamieściłam Wam e, materiał na temat podstaw jakby stylizacji, podstaw dbania o to, czy i jak. Yy, yy... Podążamy zgodnie z zasadami, i tam były wklejone dwa materiały: dwa materiały, z, dwa linki do materiałów z mojego bloga o 12 typach kolorystycznych, czyli kwestia kolorów i o 9 typach sylwetek, czyli kwestia fasonów. I dzisiaj chciałabym pójść w stronę tą sylwetkową, raczej sylwetkową, dlatego że moje, moje myśli, moja głowa się po prostu kręci wokół, wokół sylwetki. Dlatego że już w przyszły piątek, czy już za niecały tydzień, będziemy startować z. Kurt, z Kampanią promocyjną kursu online kod sylwetki, więc moja głowa cały czas po prostu mieli te tematy sylwetkowe. No i pomyślałam sobie, że hmm, są osoby, które wysłuchają wideo, wysłuchają porad na temat tego, jak określić swój typ urody. I nie typ urody, tylko typ sylwetki. I, o, Joanna, cześć Joanna, widać, słuchajcie idealnie, super, bardzo się cieszę. Więc są osoby, które bez problemu z, przeczytają opis albo usłyszą opis na zasadzie takiej, że sylwetka, nie wiem, tam A to to to, a sylwetka T to tamto, popatrzą na siebie w lustrze i mają od razu taki, aha, to ja jestem dokładnie tym typem sylwetki. Jeżeli w może oglądasz mnie po raz pierwszy i nie wiesz, na jakich sylwetkach ja pracuję, to jest to system dziewięciu sylwetek literkowych. I mm, tak jak mówiłam w poprzednim wideo, zamieściłam link do bloga, gdzie można poczytać o tych dziewięciu typach sylwetek i właśnie posłuchać też można. Także jest kwestia i e, tego, że, że jest, jest wideo i jest tekst, tak zwany... Tekst, no wersja tekstowa, to nie jest dokładnie transkrypcja, ale wersja tekstowa tego wideo. Natomiast może się okazać, że jeszcze nie wiesz, jakim jesteś typem sylwetki, że to pooglądasz niby już po prostu tyle poradników i na tylu stronach i, i, i są książki na ten temat i, i w blogi i dużo osób na ten temat mówi, a Ty dalej nie jesteś pewna, w, jak, w jakim jesteś typem sylwetki. No i pomyślałam sobie, że zdradzę Wam taki jeden sposób, który, który może Wam potwierdzić albo odrzucić jakąś propozycję, Jakiś pomysł sylwetkowy, a mianowicie odpowiedź na pytanie, w którym miejscu twoja sylwetka tyje, no albo chudnie, oczywiście, też w drugą stronę, czyli w którym miejscu. Ponieważ wszystkie z tych dziewięciu typów sylwetek mają taką tendencję, że gromadzą tkankę tłuszczową najszybciej, albo z drugiej strony najszybciej się jej pozbywają, w niektórych partiach ciała, i zaraz o tym opowiem ponieważ, no jak, jak wiecie, ja sporo nagrywam dla Was materiałów i na wideo, i takie poradniki, i webinary, i kursy online, i też osoby, które spotykają się ze mną na żywo, bardzo dużo mówią na temat tego, że ja świetnie przekazuję wiedzę. To znaczy, że nie tylko pomagam przejrzeć szafę, czy nie tylko pomagam znaleźć typ kolorystyczny, nie tylko pomagam w zakupach, ale przede wszystkim bardzo dużo uczę. I to jest taki jeden z filarów mojej, Pracy jako stylistka. To znaczy, dla mnie najważniejsze jest to, żeby przekazać jak najwięcej wiedzy. I tę wiedzę mogę, właśnie przekazuję na różne sposoby. Są wideoporadniki, które ja zerknęłam sobie z ciekawości. Wyobraźcie sobie, że moje wideoporadniki zostały obejrzane na kanale na YouTubie ponad 2 miliony 100 tysięcy razy. Czujecie to 2 miliony. Nie wiem, czy ktoś oglądał niektóre w, w kółko cały czas to samo, czy to było, czy, czy może ktoś obejrzał jeden film pięć razy. Ale jeżeli nie, to to jest dwa miliony odsłon. Dwa miliony. 2 miliony 100 tysięcy, o tak, ponad, sprawdzałam to kilka dni temu, to jest naprawdę niesamowita liczba. Dla mnie niesamowitą liczbą jest to, że w, na, w bazie takiej naszej webinarowej mamy 3 około 3 tysięcy adresów mailowych, tak, to znaczy, że 3 tysiące różnych osób bierze udział regularnie w moich, wideo, w moich webinarach po... Um, w przeciągu chyba ostatniego, tak, półtora roku ja chyba prowadzę webinary, tak, to jest dla mnie super, to jest dla mnie w ogóle ekstra super, super, że korzystacie z, z mojej wiedzy i to jest to, co jest dla mnie bardzo ważne, to, że moje kursy online a propos sylwetki, a propos łączenia kolorów, a propos przyglądu szafy, a propos tego, jak ubrać się do pracy, czyli cztery kursy online, które ja mam, zostały zakupione ponad tysiąc razy, czyli ponad tysiąc osób korzysta już z tych nagrań, także bardzo, bardzo mnie to cieszy i mnie to do tego, żeby nagrywać dla was kolejne i kolejne materiały. Także w w przyszłym tygodniu postaram się nagrać jeszcze jedno, jeszcze jedno wideo, ale też to, co jest ważne, to w przyszłym tygodniu w piątek będzie wywiad. Nie wiem, czy już widziałyście, gdzieś tam na fanpage'ów niżej jest wydarzenie, czyli o tym, jak dobrać okulary do typu, sylw do typu sylwetki, jasne, do typu, do kształtu twarzy, tak? Czy będziemy rozmawiać o kształtach twarzy i o okularach. I nie tylko ja będę, bo będzie to wywiad. Będzie to wywiad ze stylistką opraw okularowych, czyli Patrycją Grzybowską, która jest niesamowitą specjalistką, niesamowitą też kobietą, niesamowitą werwą, z którą, e, której, którą bardzo lubię obserwować w internecie, z którą znamy się, e, no i postanowiłyśmy zrobić coś razem. I co ciekawe, wypadł ten okres kwarantanny, natomiast my umawiałyśmy się już chyba od stycznia na, na, na to nagranie, tak że będzie teraz właśnie 3 kwietnia. Ale przechodząc do tematu dzisiejszego wideo, czyli jak rozpoznać swój typ sylwetki pod kątem odpowiedzenia sobie na pytanie, w którym miejscu twoja sylwetka tyje. E, dajcie znać proszę, bo widzę, że jest Was coraz więcej. Dajcie proszę znać czy, e, czy wiecie jakim jesteście typem sylwetki. Czy macie już określone albo z drugiej strony czy nie wiecie. Czy oglądacie czasem moje materiały wideo, ale dalej nie jesteście pewne tego swojego typu sylwetki. koniecznie koniecznie dajcie znać, to jest dla mnie bardzo ważne. Ja już nie będę mówiła dlaczego, bo też szykuję pewną, um, pewną rzecz w związku właśnie z kursem online kod sylwetki, ale to potrzebuję wiedzieć, czy ta moja akcja by się wam przydała, czy nie. Także, jeżeli nie wiesz jeszcze, jakim jesteś typem sylwetki, to też daj znać w komentarzu. A, ok, to lecimy. Teraz tak, co, jest, co z tym tyciem i e, typami sylwetki? E, nasze ciało e, gromadzi tkankę tłuszczową na różne sposoby. Na pewno zauważyłaś, e, że są takie osoby, które mają e, tendencję na przykład do tego, że bardzo szybko zmienia im się nie wiem, rozmiar biustu e, albo na przykład rozmiar brzucha, a nogi cały czas zostają e, szczupłe albo wręcz e, w drugą stronę masywne. I teraz jak to wygląda w dziewięciu typach sylwetek? Ja po prostu już tak bym kolokwialnie e, przelecę. Dalej nie widzę Waszych komentarzy, tylko Joannę tutaj widzę. No, trudno. No, to trudno, to chociaż dajcie mi. Beata pisze, że chyba wie, ale nie jest pewna. Super. Joanna jest sylwetką X, to wiem. Znam swój. Sylwetka H, to też wiem. Super, fantastycznie. Bardzo się cieszę, że dajecie, dajecie znać. Będzie mi też bardzo miło, jeżeli udostępnicie to wideo, żeby inne osoby, inne kobiety też mogły skorzystać z takiej wiedzy. Może komuś przy sobocie się nudzi w domu i już po prostu wysprzątał wszystko i w godzinach popołudniowych. Zamknie się po prostu przed dziećmi w łazience i będzie oglądać o, tyciach, o tyciu sylwetek. Nie, także będzie, będzie mi super, będzie mi bardzo miło, jeżeli pomożecie mi dotrzeć po prostu do innych osób, poprzez, do swoich znajomych, poprzez udostępnienie tego. Hmm, Wideo. Cześć Małgorzata, Kasia, witajcie, bardzo mi miło, że jesteście ze mną na żywo. Urszula była u mnie, wiem, wiem jak najbardziej, wszystko, wszystko wiem, super, fantastycznie. I teraz tak, jak to jest z tym, z tym gromadzeniem tkanki tłuszczowej? Słuchajcie, jest jedna bardzo ważna rzecz. E, sylwetka, będę przyszła po kolei, tak? czyli całe dziewięć sylwet, typów sylwetek omówię. Sylwetka X to jest sylwetka, która mm, gromadzi. Zresztą obie, k, obie klepsydry, czyli tak naprawdę mogłabym powiedzieć sylwetka X i sylwetka S, czyli klepsydra klasyczna, klepsydra pomniejszona, gromadzą e, tkankę tłuszczową tak samo, czyli równomiernie. To znaczy, że jeżeli ty ją, albo jeżeli zrzucają kilogramy, to idzie to wszędzie tak samo. E, przynajmniej tak, no ja nie mówię, że w 100%, tak? No, na pewno nie będzie nikt się jakby dokładnie nie mierzy, czy mu noga przytyła, czy nie, ale na pewno jest to, jest to równomiernie, czyli gromadzi się tkanka tłuszczowa tutaj powiedzmy w ramionach, i w biust idzie, i w brzuch idzie, i w boczki, i w pupę, i uda, czyli wszędzie, wszędzie, wszędzie równomiernie gromadzi się tkanka tłuszczowa. Jeżeli chodzi o sylwetkę H, to najczęściej jest taka tendencja, żeby tłuszcz, <laughs> tkanka tłuszczowa gromadziła się tam, gdzie nie ma wcięcia w talii, czyli dodatkowo, dodatkowo na brzuchu. Często zdarza się tak, że sylwetki H, jeżeli z zasady nie mają takich masywnych um mięśnionych rąk i nóg, czyli mają raczej z takich szczupłych i do tego właśnie tą dość prostokątną talię, to ona dodatkowo lubi otaczać się tkanką tłuszczową i przez to bardzo często sylwetka H jest mylona z, z sylwetką O. Natomiast czym one się będą od siebie różniły? W sylwetce O idzie tylko i wyłącznie w brzuch, to znaczy, że brzuch gromadzi się coraz większy, coraz większy, coraz większy, a biust pozostaje... No, tak mniej więcej bez zmian. Oczywiście ja wiem, że jeżeli przytyjemy od zera 20 kg, to w końcu każda z nas przytyje wszędzie, ale chodzi mi o takie wahania na zasadzie, nie wiem, 3-5 kg, to one będą pojawiały się właśnie z pewnymi tendencjami. Czyli sylwetka H będzie szło całe tutaj, czyli i biust przytyje i przytyje talia. Natomiast jeżeli chodzi o sylwetkę O, to będzie szło tylko i wyłącznie w, w brzuch. Nie będzie szło w nogi, nie będzie się pupa gromadziła, nie będą. Się gromadziły tak bardzo tutaj przedramiona, i też najtrudniej sylwetce O, jest zrzucić to, um, tą tkankę tłuszczową z brzucha. Czyli, jeżeli. Bo dużo osób myśli, że sylwetka O to musi być naprawdę sylwetka taki bardzo plus size, tak Taka bardzo duża. Natomiast to nie jest prawda. Ja um, Ostatnio miałam spotkanie z klientką, która była rozmiarem 38. Miała szczupłe ręce, szczupłe nogi, dosyć drobny wzrost w sensie, nie była ani bardzo wysoka, ani bardzo znowu niska. mogłaby być taki wzrost proporcjonalny. Natomiast nie była w stanie się pozbyć po prostu tkanki tłuszczowej z brzucha. Ona tam po prostu się gromadziła. Biust jej po prostu chudł. Już wyglądał, ponieważ to kobieta dojrzała, więc wyglądał już na bardzo taki nieelastyczny, jak ona to mówiła, nie. Mnie nie zaglądała, ale ona tak mówiła, że bardzo tracił wiotkość, że robił się wiotki. Natomiast no brzuch po prostu, tak jak stał, tak, tak po prostu nie chciał się absolutnie zmienić. Także tu jest ta taka różnica pomiędzy H a O. Sylwetką tutaj od razu przejdę, jeżeli chodzi o brzuch, bo też taka. Rzecz bardzo typowa dla sylwetek Y oraz T jest to, że one lubią gromadzić tkankę tłuszczową w okolicy brzucha najczęściej. Natomiast jest między nimi różnica. Y gromadzi całą górą. To znaczy, że Y u niego nigdy dodatkowe, nie wiem, czekoladki, pączki i winko wieczorem nie idzie w pupę i w biodra i nie idzie w nogi, tylko idzie od razu tu. Tu, czyli w biust i w brzuch. Czyli można by było powiedzieć, że sylwetka Y to często może być taka sylwetka, która u góry się wydaje być dużo grubsza niż na dole. I ta dysproporcja w przybieraniu na wadze się jeszcze powiększa, 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 powiększa. I to jest też bardzo taka znamienna cecha. Natomiast sylwetka T ma trochę na odwrót, bo ona właśnie gromadzi tylko i wyłącznie w brzuszku. Czyli ma też szerokie ramiona, wąskie biodra, szczupłe ręce, szczupłe nogi i dodatkowo no, czasem się pojawia jej po prostu taki brzuszek. I trochę to tak wygląda, jakby taka szczupła kobieta, która ma mały biust Drobne, to znaczy nie, nie, ma, nie ma tej tkanki tłuszczowej, wiecie, tutaj, zbytnio dużej. E, nagle pojawia się brzuch, czyli jest taki efekt no, tej ciąży spożywczej, tak, można powiedzieć, że troszeczkę ten brzuszek się zaokrągla, no i jest to jakiś tam dyskomfort przy noszeniu bardziej obcisłych rzeczy, właśnie w okolicy brzucha. Więc tutaj o tym, e, o tym musimy pamiętać. I jaka sylwetka nam pozostała do omówienia? Pozostały nam trzy sylwetki do omówienia. Sylwetka A e, to trochę taki odwrót e, Y, czyli. Jeżeli zawsze gromadzisz po prostu każde, każdy, nie wiem, w czas all inclusive, przybierają na wadze, na dole, to znaczy, że od boczków poprzez biodra aż po uda, gromadzi się całe, że tak powiem to all inclusive, które za dużo zjadłyśmy na wakacjach, natomiast w biust no nigdy nie chce pójść, tak, że czasem chciałoby się po prostu te zjedzone jakieś tam dodatkowe, nie wiem, lody czy, czy pizzę, czy, czy nie wiem, pierogi ruskie przepchnąć do góry, żeby było w biuście, natomiast to się nie da, niestety um, wszystko gromadzi się na dole, czyli sylwetka Y się gromadzi u góry, sylwetka A gromadzi tkankę tłuszczową na dole. Natomiast eee... A nie, to już mówiłam. O tej mówiłam, o tej mówiłam. Została nam sylwetka E i sylwetka I. Jeżeli dołączyłaś teraz do naszego, do naszego wideo, to bo widzę, że mamy więcej osób niż było na początku, dajcie proszę znać, czy znacie swój typ sylwetki, czy jesteście świadome tego, jakim jesteście, czy może jeszcze nie, czy może się wahacie, czy może nie jesteście pewne, bo rozmawiamy o tym, czy rozmawiamy. Ja mówię <laughs> właściwie, ja mówię o tym, jak, jak rozpoznać swój typ sylwetki poprzez takie trochę nietypowe spojrzenie, czyli gdzie Twoja sylwetka tyje. Dajcie znać, czy podoba Wam się takie podejście, czy jest dla Was to wartościowe. Bardzo chętnie przeczytam w komentarzu, ewentualnie wrzućcie serduszko, czy jakiegoś tam lajka i... Będziemy lecieć dalej, pozostały nam dwie sylwetki, już siedem omówiłam. Oczywiście te osoby, które są z nami na żywo, będą, będzie. Ja zapiszę to, to nagranie na fanpage'u, także będzie je sobie można obejrzeć jeszcze dzisiaj. Jutro pojutrze, no do momentu, aż po prostu inne posty go nie, przegin, nie prześcigną i nie będzie już spadał, że tak powiem, w dół i w dół. Więc zostały nam dwie sylwetki, sylwetka E i sylwetka I i celowo je zostawiłam na koniec, ponieważ to są takie sylwetki, które no niestety albo stety nie gromadzą. Zbytnio od tkanki tłuszczowej. To znaczy, nie, nie mają tendencji do gromadzenia. Jej tak samo istnieje. To znaczy, że to nie jest tak, że jak popatrzą na te pączki, to już tyją. Bo niektóre sylwetki tak mówią, że po prostu ja tylko popatrzę, popatrzę na pączka i już po prostu mi puchnie ciało. Natomiast sylwetka E i sylwetka I to są takie sylwetki, którym yy, ciąże niestraszne, karmienie, rodzenie dzieci, wahania hormonalne, no one po prostu nie mają dużych tendencji do tycia. Sylwetka E zazwyczaj ma płaski brzuch, sylwetka i ma płaski brzuch. One generalnie różnią się od siebie tym, że sylwetka i jest po prostu wysoka, tak? Czy jest długą sylwetką, ale obie są drobne, to znaczy obie nie mają zbytniej, takiej dużej ilości tkanki tłuszczowej na swoim ciele, nie mają krągłości w postaci biustu, pupy, masywnych uc, czy właśnie tutaj, tutaj mięśni. One są bardzo, bardzo drobne i właśnie no, nie za wiele im się gromadzi. Oczywiście ja wiem, że czasem gdzieś tam na brzuszku się odłoży każdej z nas, ale tak jak powiedziałam na początku, pamiętajcie o tym, że mi chodzi o takie pierwsze. Wahania wagi, a nie tycie albo chudnięcie 20, czy tam 15, czy 25 kg, tylko takie 3 plus 3 plus 5 e, kilo. E, Magdalena pisze, że dołączyła w dobrym e, momencie i pisze tak. No właśnie, mam rozmiar 32 i problem z przytyciem mimo wieku i bycia mamą. Może jestem E. e możliwe, a powiedz mi jakim jesteś, e, jaki masz wzrost. To znaczy, czy jesteś e, drobna bardzo, a drobna bardzo w sylwetkowych takim świecie to jest poniżej 1,60 m, e, czy z drugiej Strony jesteś, jesteś wysoka, poniżej, powyżej metra m. Także może mi się uda tutaj tak na szybciutko. Hmm. Małgorzata pisze, że to ja jestem has z delikatnym wcięciem w talię. Myślałam, że tak zwany trójkąt. Jeżeli ramiona i biodra są w jednej linii, słuchajcie, ja Wam puszczę, bo tutaj mam wrażenie, że nie wszystkie osoby oglądały to poprzednie wideo, które wrzuciłam kilka dni temu odnośnie, odnośnie typu sylwetek. Tam, gdzie był link do bloga, bo tam są te wszystkie zasady. Ja nie chcę ich teraz powtarzać, bo bez sensu to, ten film będzie po prostu dłuższy niż ja bym chciała, żeby on był. Ale jeżeli, Małgorzata, masz ramiona i biodra w jednej linii, to. i Małe wcięcie w talii to jak najbardziej y, H. Mm. I Margaret pisze, że ja jestem pewnie i wzrost metr 75. Tak, jeżeli masz długie ręce, długie nogi, jesteś szczupła, nie masz tendencji, nawet bym powiedziała taka w stronę chudości, w stronę takiej, że, 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 że masz, nie wiem, kościsty dekol, że tak widać, widać kostki po prostu u Ciebie, że nie ma tak dużo mięśni, nie ma tkanki tłuszczowej, tak? Nie jesteś tak zwanie dobrze zbudowana, tylko raczej jesteś z tych takich no, bardzo szczupłych kobiet i wysokich, to tak. I to, 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 jesteś, to jest szansa, że jesteś sylwetką i. Brzuch i boki i ramiona w pierwszej fazie tycia to jaki e, typ dopiero dołączyłam. To ja cię zaproszę do obejrzenia od, na samym początku. Ja zaraz będę kończyła, żeby nie przedłużać, chyba że jeszcze ktoś ma jakieś, ktoś ma jakieś pytanie. Dajcie mi proszę znać lajkiem, serduszkiem, e, czy wywodowała Wam się dzisiejsza transmisja e, na żywo. E, bardzo proszę o udostępnienie jej. E, no i tak jak powiedziałam, będziemy się jeszcze widzieć w przyszłym tygodniu, czyli po weekendzie, e, również podczas, e, nagrań na żywo. 162 cm to E czy I? E. To tutaj bym poszła pod ten drobniejszy wzrost, pod sylwetkę, pod sylwetkę E. Dobra, to co? To ja w takim razie kończę, życzę wam wspaniałej soboty. Ja zmykam może jakiś obiad wreszcie zrobić i na pewno będę jeszcze dzisiaj czytać, oglądać, M może coś posprzątam dodatkowo, ale muszę powiedzieć, że ja fanką sprzątania to nie jestem na co dzień, nie wiem jak Wy, czy Wy porządkujecie podczas pandemii, bo ja jeszcze nic nie wyporządkowałam dodatkowo. No a przecież no jak to się wszystko skończy, to zostanie nas inna pogoda niż była, była, gdy się wszystko zaczęło, czyli zaczęliśmy z przedwiośniem, a może skończymy nawet już z latem, zobaczymy, <gry> może z późną wiosną, zobaczymy, w każdym razie na pewno będą potrzebne inne ciuchy niż były, także warto będzie zrobić w tym czasie przegląd Szafy sobie. E, ok, dobra. Dzięki wam bardzo za dzisiejszą, za dzisiejszą waszą bytność na żywo. E, Kończę i będę udostępniała ten materiał, żeby te osoby, które do nas dołączyły później, mogły sobie go jeszcze zobaczyć. Także buziaki i do zobaczenia.